klubem Mistrzostwa Polskiego są bezdomnych w piłce nożnej ulicznej. Łączy ich podobny los i miłość do sportu. Aż 16 reprezentacji z różnych części Europy zjechało się na wrocławski plac Solny, by tu stawić czoła rywalom podczas międzynarodowych mistrzostw piłce nożnej osób bezdomnych. Każdy z nas potrafi coś innemu dać, każdy z nas ma też pasję i te pasje może rozwijać. Akurat udało się, że ci zawodnicy kochają piłkę nożną i uważam, że to jest w ogóle niesamowite, dlatego że tutaj rzeczywiście skupiają się na emocjach, które dotyczą piłki nożnej. Gdzieś tam całe życie problemy zostają z tyłu i w tym momencie się o tym nie myśli. Działania mają na celu to, żeby pokazać, że osoba bezdomna to nie tylko te osoby, które widzimy takie brudne, zapite, przede wszystkim pijane i my się ich boimy, ale to są bardzo często ludzie, którzy są zadbani, młodzi i coś się takiego stało, że po prostu wylądowali bezdomności, ale to jest właśnie to miejsce, gdzie chcą odskoczyć, wybić się i wrócić w normalny nurt społeczny. W piłce nożnej bezdomni widzą odskocznie od trudnej rzeczywistości i smutnej codzienności. Bezdomni podkreślają, że sport może być lekiem na zło i kłopoty całego świata, bo podczas rozgrywek najważniejsza jest dobra zabawa. Ta piłka bardzo dużo nam daje. Mi na przykład daje spokój teraz na tym zgrupowaniu dzięki temu, że byłem i w ogóle zadecydowałem o tym, żeby podjąć leczenie, ponieważ jestem osobą uzależnioną i myślę, że ta piłka jeszcze da mi więcej siły. Pan Radosław dach nad głową stracił 13 lat temu. Mimo wielu problemów potrafi rozwijać swoje artystyczne i sportowe talenty. Pracę pana Radosława można podziwiać m.in. w Galerii Awangarda BWA Wrocław. Nagrywamy też piosenki, i robimy tak zwany recykling ze wszystkiego, lampy, stoły i takie różne rzeczy. I później pokazujemy ludziom, że ludzie tacy jak my też są po prostu ludźmi, a nie, i potrafią być artystami nawet. Nie? Nie tylko mężczyźni brali udział w rozgrywkach, ale także kochające piłkę nożną panie. Okazuje się więc, że ten sport nie jest zarezerwowany tylko dla mężczyzn. Ktoś się po macoszemu ten kobiecy sport w Polsce i szczególnie tą piłkę nożną, a dziewczyny trenują tak samo ciężko i wkładają w to tak samo dużo siły, pasji i energii do tego, żeby grać po prostu. Podopieczni schroniska imienia brata Alberta we Wrocławiu rozwijają pasję na różnych polach. Kręcą filmy dokumentalne, które zauważone zostały nawet podczas festiwalu w Gdyni. Dalszy ciąg piłkarskich zmagań zaplanowany został na niedzielę 16 lipca. Tego dnia odbędą się także mecze finałowe. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.